Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Emil z tej strony. Proszę Państwa, czas na jakże ten epicki finał epickiego starcia, epickiego turnieju, czyli książkowego, powieściowego, innymi słowy, bo epika, to oczywiście wiemy, ty, prawda, no wiem, co jest epika, nie mówiłem teraz, ale mówiłem teraz epik, czyli coś wielkiego, cudownego, wspaniałego. Nasi brązowi herosi w kolorach złota pozłacani po prawej stronie, nikt inny jak Dovahkiin. Okej, jego przeciwnikiem natomiast z drugiej strony, po lewej stronie, Protoss w kolorze niebieskim, to jest Grisek. Proszę Państwa, brawa, oklaski z każdej strony lecą, wszyscy się cieszą, świetnie. Parę osób się może zastanawiać, Emil, czy Ciebie pogryzło coś, że aktualnie nagrywasz na YouTube'a i streamujesz mecze dwóch graczy ze złota? Otóż, no, chyba jeden jest ze srebra, nie jestem pewny, to jest raz, a dwa, na pewno Grisek jest ze złota, a dwa, to jest finał turnieju dla moich widzów i to jest dla nich nagroda. To jest nagroda dla nich. To jest film dla nich, nie dla Was, jestem teraz wredny, że tak mówię, ale postaram się doprowadzić, sprawić tak, aby się za bardzo nie nudzili, więc mam nadzieję, że oni lubią moje poczucie humoru i to, że ktoś czasami po nich troszeczkę jeździ, bo ja mam ochotę na przejażdżkę. Wsiną dal. Grisek zaczyna od walla, z tego co widzimy. To jest dosyć rzadko kiedy spotykana zagrywka, ale jest to bezpieczne. Przeciwnik chce zrobić pula od 6 do 10, na przykład, żeby się zastawić i się bronić, pod warunkiem, że zelot jest produkowany i wyrzucany na zewnątrz. Nagrody w turnieju. Finał jest BO3, czyli do dwóch wygranych, a nagrody za pierwsze miejsce, prawie że jakby ktoś złote kalesony wygrał. Otóż Best of 5 ze mną na streamie, na live'ie i potem tego wszystkiego to będzie wrzucone na YouTube'a. Druga nagroda, no to już kolejne są tylko i wyłącznie srebrne w tym momencie, BO3 ze mną i na live'ie, na YouTube'ie i etc., etc. i tak w kółko i tak dalej. To są te nagrody dla tych graczy. Ktoś powie, śmieszne mi nagrody, malutkie nagrody, co to ma za znaczenie, to jest tyle co nic. Ale numer jest taki, obaj gracze są do złota. Numer jest tego rodzaju, że chodzi o zabawy, chodzi o to, żebyście mogli sobie pograć w czymś innym niż ladder, rozegrać parę tych gier, na przykład tutaj, żeby dojść do finału, trzeba było wygrać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gier. Trzeba było wygrać sześć gier pod rząd. 5 meczów normalnych i jedno BO3, czyli 6 wygranych dokładnie musiało być. Co się dzieje? Pierwsze 4 linki ze strony Zerga już są gotowe, zeszły na dół, czekają koło kamieni. Każda patrzy się w inną stronę, tak jak komandosi mają robić, oprócz tego jednego, który najwyraźniej się zapatrzył na ogon tego drugiego i mu się podoba. Chyba myśli, że to jest coś dobrego do dziabnięcia i ugryzienia. Tak owszem mniej więcej będzie wyglądał dzisiejszy stream. Gdyż nie mam innego pojęcia. Dovahkiin to właśnie mi się kojarzy, że to jest ze Skyrimu, prawda? Tak, dobrze mi się kojarzy chyba. Świetnie, że mi się tak kojarzy. Cudownie. I kto mi teraz powie swoją drogą, jak streamuję taki mecz, że nie robię nic dla swoich ukochanych widzów. Oczywiście, przepraszam, które nie są tak rzadko, ale jeżeli ten turniej dobrze pójdzie, a wygląda to, że nie ma większych problemów tutaj z tą drabinką, fajnie wszystko działało, wyniki się wprowadzało, no to oznaczać to może mniej więcej tyle, że będą one częściej, przy czym będą one o nagrody. Mam już tu wow, na poważnie. Ale na poważnie Forgate. Grisek się nie bawi w jakieś półśrodki. On napierdziela Forgate'a z dwoma gazami, żeby było więcej stalkerów i do tego wszystkiego dorzucony jest jeden Mothership Core. Jego przeciwnik wpadł na inny dosyć ciekawy pomysł. Otóż taki, że on wie, że jeszcze nie ma expy, zobaczył tego i powinien spróbować zeskautować i wiedzieć, co się dzieje. Jak zobaczy, że jest Forgate, to można wybronić lightowo, lightem tak naprawdę. Już skautuję i za chwilę będzie wiedział, leci, przychodzą informacje, panie i panowie, halo Mietku, halo Waldku, w tym momencie widzę, jest jeden gateway, Mietku, z tego co widzę jest drugi gateway, jest trzeci gateway, trzy gateway aktualnie się otwierają, Mietku, co ja mam robić? Otóż Waldku, spierdzielaj stamtąd jak tylko się da, bo za chwilę stalkery się pojawią i zginie śmiercią tragiczną. Więc Forgate z dwoma gazami. Jeden stalker się pojawia, tu będzie Zerg przyblokowany. Zerg potrzebuje teraz coś wykombinować. Dorzuca Roach Warren, jest speed, jakiś spine z przodu by się przydał. Tu ciężko będzie atakować cokolwiek. Ale Queen powinien się wycofać. Proxy Pylon, pół godziny drogi od domu, od bazy, mniej więcej w tym momencie. Jak doskonale widać. Trzy stalki, jeden zelot, trochę mało, część armii też była tutaj w mainie, zanim to przyjebie. Tak więc mamy Forgate'a, który uderzy w 7 minucie. To jeszcze najpotrzebniej linki tak naprawdę walczą.
Chciałby z Lota ubić, może to się uda, nie udało się, Lingi niepotrzebnie walczyły. A i w 7 minucie nie ma żadnych spinów u Zerga do obrony, a przydałoby się, naprawdę by się przydało. Krywin postanowił rozprzestrzenić jeszcze creep, bo energia mu niepotrzebna na transfuzję chociażby, więc to był fail. Dwa roacze, jeden queen. Ajwej, że się tak wyrażę, roacze się już pojawiły, Lingi również się pojawiły. Uwaga na jednego Mothership Core'a, który gdzieś tam z tyłu trzyma. Można byłoby zrobić Master Call, gdyby chciał. No i teraz Roach'e przeganiają przyjmika na Creepie. Do tego, że zostało to spowolnione. Skoro 4, 5 Roach'e, 6 Roach'e powinno pokonać to, co się tutaj dzieje. No naprawdę Sentry wzywa Sentry do walki. Czy on wzywa Sentry do walki na Roach'e i Lingi chociażby? Ja wiem, że z tej Force Fieldami coś zrobić, ale 16 Lingów właśnie biegnie przez ten wolny. Tak, dwa Force Fieldy, żeby się Lingi odbiło od tego. Lingi się przeraziły swoich odbić. I jeszcze jedno spowolnienie zostało z pane jednostki, 6 kolejnych Lingów. Dlaczego nie ma Roach'e? Roach'e chciałbym tutaj zauważyć, byłyby bardzo fajne. 26 do 21, Protoss ma mało harwesterów, ale Protoss się jakoś tutaj gdzieś wbija. Ten Pajon pół godziny drogi dalej. To co innego. I teraz spine, szefie, masz 500-600 minerałów i Zerg nie jest w stanie wybronić opóźnionego Forgate'a. Smutno mi w tym momencie, jest mi bardzo smutno. Zrobiło mi się smutno. Ten Forgate był tak lightowy do wybronienia, nawet w momencie, kiedy tutaj dochodziło już do walki, że głowa boli, dwa Queeny, Roach'e, Lingi, to wszystko powinno bezproblemowo wygrać, ale może jeszcze coś z tym wykombinuje. Lingi powinny się zająć odkładaniem na emeryturę, bo nic innego tu nie wyjdzie. No i chyba będziemy mieli 1-0 w takim wypadku. Rizek jakoś sobie tutaj poradził, Roach'e wybiegają, BO3 do dwóch wygranych Queen zostały zabite. No i to stworzył sobie tą armię. Trzeba przyznać, że mecz był dosyć nietypowy. Myślałem, że opóźniony Forgate to jest coś, co się broni teraz lightowo. Okazało się, że bardzo mocno się myliłem. Że opóźnionego Forgate'a w 7 minucie nie da się wybronić tak, jakbyśmy chcieli. Wszyscy jeszcze dronki, bojowe drony do boju walczą, jednak tutaj nie wywalczą nic zbyt dużo. No może zabiją nawet tam coś. Nic nie zabiły. Jednak nic nie dało rady zabić. No szkoda biedaków. No biedactwa były słodkie. Niestety skończyło się to, jak się skończyło. No dobra, więc 3 stalki, 1 roach. Roach zginął. Zostały dronki. Dowahin się nie chce poddać. Nie sobie krzyknie sobie coś. Nie krzyknie sobie nawet nic. No trudno. Koniec. Do widzenia. To byłoby na tyle w grze numer 1. Nic więcej nie będzie. No tak to już bywa z takimi meczami, więc oczywiście to bardzo łatwo można było wybronić. Miał 500 minerałów, mógł stawiać spiny, mógł stworzyć armię, Queen niepotrzebnie zginął, walczył, no nie walczył chyba tam, gdzie trzeba było. No trudno, 1-0 dla Tosa, zobaczymy co będzie za chwilę.